Z okazji Dnia Dziecka w Starej Kopalni młodzi wałbrzyszanie mieli możliwość spotkać się z byłymi górnikami i poznać tajniki ich zawodu. Ponadto młodzieży zaproponowano nowatorski sposób na obcowanie ze sztuką współczesną. Zamiast zwykłego zwiedzania, Stara Kopalnia postawiła na aktywne poznawanie historii górnictwa i naszego miasta. W tym roku przygotowaliśmy liczne atrakcje, warsztaty, gry terenowe, bardziej takie aktywne formy poznawania tradycji górniczych, ale też właśnie historii kopalni. Zaprosiliśmy stowarzyszenia górnicze, zresztą jak co roku, do współorganizacji tego wydarzenia. Też wyszliśmy naprzeciw szkołom po pandemii, tak, bo to był taki czas, gdzie faktycznie wszystko zamarło. W tym roku już tak konkretnie ruszyliśmy z powrotem z integracją, z zajęciami, z warsztatami, tak żeby te szkoły mogły tutaj owocnie czas spędzić. We współpracy z Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA oraz KidsTech przygotowano całkowicie nową propozycję na zainteresowanie młodzieży sztuką. Aktualnie w przestrzeniach BWA na terenie Starej Kopalni prezentowana jest wystawa kolekcji Waldemara Anzelma. Dzieciakom zaproponowano zajęcia, dzięki którym jak nigdy wcześniej zaangażowały się w podziwianie dzieł sztuki współczesnej. Każda z grup dzieci dostała do dyspozycji planszę i miała wybrać jeden obraz z wystawy, który potem ułożyła z klocków wypożyczonych od KidsTechu. Idzie im bardzo dobrze, jestem po prostu zaskoczona inwencją dzieci, kreatywnością i przede wszystkim radością, z jaką tworzą te prace. Jest to bardzo dobry sposób, bo wtedy dzieci zupełnie inaczej patrzą się na obrazy, zaprzyjaźniają się z obrazami, bo muszą je jakby odwzorować, ale niekoniecznie, bo też widać, że dzieci wykazują się dużą kreatywnością i potrafią też te obrazy świetnie zinterpretować po swojemu. Ta forma zabawy ze sztuką okazała się strzałem w dziesiątkę i już są plany, by podobne zajęcia organizować częściej, być może także dla dorosłych.